Cześć Wam, witajcie na moim kanale, ja nazywam się Adam, a w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak skonfigurować poprawnie czy to telefon, czy tablet do działania z Beamer Codem i kablem Ethernet. A więc ja Was zapraszam do oglądania. Witam Was jeszcze raz. Tak jak wspomniałem na początku, dzisiaj sobie skonfigurujemy karty sieciowe, tak aby działały z kabelkiem Ethernet. Mam drugą część już wpiętą w samochodzie, żeby one działały nam na iPhone'ach, na Androidach. No i mam jeszcze iPada. Nie mam żadnego tabletu z Androidem, więc nie pokażę Wam, jak tam wygląda konfiguracja, ale będzie wyglądała prawdopodobnie analogicznie do tego, co na telefonie z Androidem. Mam dwie karty sieciowe. Jedna jest, jak widzicie, ze złączem, albo nie widzicie, Type-C. Druga z Lightning do iPhone'ów. Nie wiem, czy łapię ostrość. Ta do FM-ów ma z drugiej strony dwa porty, jakby ethernetowy oraz drugi Lightning, tak byśmy chcieli sobie ładować, ale nie musimy podłączać go do prądu, bo do ładowania będzie działał normalnie po wpięciu po prostu kabelka Ethernet. No więc może zaczniemy sobie najpierw od telefonu z Androidem. Już muszę oglądać, bo pies lata sobie po polach, żeby gdzieś za daleko nie poleciał. Dobra, więc zaczniemy od telefonu z Androidem, tylko sobie uruchomię nagrywanie ekranu. Ok, więc tak, wpinam sobie tą kartę sieciową, tak, Type-C do telefonu. Następnie przechodzę do ustawień. Telefon to jest Samsung Note 10. Tam w innych telefonach może to wyglądać nieco inaczej, ale sam proces konfiguracji powinien być identyczny. No i szukamy zakładki Ethernet, tak? Tutaj w połączeniach u mnie akurat na pierwszy rzut oka tego nie widać, ponieważ ta opcja znajduje się w tutaj więcej ustawień połączeń. Jak widzicie, na samym dole jest opcja Ethernet. Następnie przechodzimy do opcji Konfiguruj urządzenie Ethernet. I tutaj bardzo ważna rzecz, ustawiamy statyczny adres IP. Adres IP. Te dane konfiguracyjne Wam zostawię też w opisie pod filmem. Dokładnie tak, 169.254.1.1. Maska pod sieci. Dajemy 255.255.0.0. Adres DNS, tego nie musimy konfigurować, lecz niektóre telefony, jak z tego co widziałem tutaj w komentarzach, muszą mieć tutaj kompletny adres, kompletne dane w każdych opcjach. Więc ustawmy sobie adres DNS 1.1.1.1. Swoją drogą polecam Wam używać również tego adresu DNS u siebie na komputerach, na routerach. Jest to bardzo szybki adres DNS. Zachowujemy też dzięki temu prywatność. Jaką prywatność? Chodzi o to, że wszystkie urządzenia, które macie w domu, czy komputery, telewizory, telefony, no wszystko, co korzysta z internetu, posiada właśnie adres DNS. Jeżeli używacie domyślnego, tego, który jest nadany od waszego usługodawcy, to jest ogromna szansa, że usługodawca może śledzić wasze poczynania w internecie. Dokładnie chodzi o to, że może przeglądać sobie, logować strony internetowe, na które wchodziliście. Tak, i te dane potem mogą być odsprzedawane dalej, chociażby na cele marketingowe. Ten adres DNS, te cztery jedynki, jest dostarczany od Cloudflare. Jest to bardzo fajna witryna, która daje mnóstwo usług takich sieciowych i oni zastrzegają się, że nie udostępniają właśnie nigdzie logów, czy tam historii stron przeglądanych przez Was. Ja z tego korzystam i na stronach internetowych swoich, tam gdzie mam serwery dedykowane, w domu, na routerach, w telefonach, w tabletach, no, polecam. No i ustawmy sobie bramę domyślną, no to będzie ten sam adres IP, tak, co właśnie tam wyżej, 254.1.1.1.
10.1. Tak właśnie wygląda poprawna konfiguracja tego Ethernetu. Dajemy tu na zapisz. Bardzo ważne jest, jeżeli chcecie się połączyć właśnie z Beamercodem, czy tam inną aplikacją, która wykorzystuje kabel Ethernet, żebyście mieli te Wi-Fi wyłączone, bo może być tam delikatny konflikt między interfejsami sieciowymi, tak, między Wi-Fi a Ethernetem. No i przejdźmy sobie do Beamercoda. Jak widzicie, u mnie wykryło już listę pojazdów. Zaznaczam ten swój pojazd. No i sobie teraz identyfikuję EQ na znak, że to działa. Tak, tutaj ten telefon też nie ma połączenia z internetem, tylko działamy na samym tym. No i tutaj mamy całą listę. No ale dobrze, nie będziemy przedłużali tego filmu. Tutaj widzicie, łączy się bardzo fajnie. Tak właśnie wyglądała konfiguracja tego interfejsu na telefonach z Androidem. Gdzie ja położyłem rysik? A tutaj. No niestety muszę korzystać z rysika, bo ekran mi się uszkodził w tym telefonie, a jakoś nie chce mi się oddawać go. Wyciągnę do reparacji, tym bardziej, że chyba 1500 zł kosztuje wymiana całego ekranu. A póki jest ten rysik i to działa, no to jeszcze sobie z tego pokorzystam. Tym bardziej, że z tego telefonu tak nie korzystam na co dzień, bo to jest taki zapasowy do nagrań. Dobra, kolejną rzeczą będzie właśnie tutaj iPad. I również tutaj mamy, używam tej samej karty sieciowej, tak, czyli właśnie z jednej strony jest Type-C, z drugiej ten Ethernet, no i w iPodzie mam również ten złącze Type-C. A nie, dobra, to może zrobimy inaczej, więc tak, rozpocznij nagrywanie. Dobra, tu już mi nagrywa. No i teraz podpinam kabelek. Wszedłem u mnie w ustawienia, tak, jak widzicie, od razu wyskoczyła opcja tutaj Ethernet. To znaczy, że iPad wykrył. No i teraz konfigurujemy identycznie jak w przypadku telefonu z Androidem, czyli przechodzimy tutaj w konfiguruj IP, automatycznie zmieniamy na ręcznie. No i adres IP 169.254, tak? 1.1, maska pod sieci 5.255.0.0. I tyle. Klikamy na zachowaj. Możemy również sobie tutaj DNS ustawić. Ale to nie jest wymagane. Pokażę Wam, że akurat na iPhone'ach czy na ogólnie na iOS-ie to działa bez tego. A, jest aktualizacja dostępna. Dobra, jak sobie ściągnę aktualizację. Tutaj również pamiętajmy, żeby mieć Wi-Fi wyłączone. No bo to po prostu koliduje ze sobą. Jest ten, ok. Klikamy na connect. Widzicie, momentalnie pojawiła się lista, czyli oznacza to, że interfejs działa. No i teraz się łączy z poszczególnymi modułami i będziemy mogli sobie kodować. Jak widzicie, jest tutaj cała lista. Weźmy sobie na przykład jakiś moduł. Czytuję sobie teraz dane. No i można sobie kodować, tak. Dajemy na disconnect, ok. iPad jest ogarnięty. Zatrzymamy go nagrywanie. I teraz muszę zmienić kartę sieciową, no bo przejdziemy do iPhone'ów. Tu mamy tak. Sobie wepnę od razu z jednej strony kabel Ethernet. Dobra, nagrywanie się włączyło. Też Wam obraz z ekranu zrzucę. No i wpinam kabelek. Również widzicie, pojawia się od razu, wskakuje opcja Ethernet. No i przechodzimy do tego. Konfiguruj IP. Ustawiamy ręcznie te same wartości co poprzednio. 169.254.0.0. No i bramę, czy maskę pod sieci 255.255.0.0. Nic więcej nie ustawiamy. Dajemy na zachowaj. Jak widzicie, mamy tutaj już ustawienia jakby z tego ogarnięte. Odpalimy sobie Beamercoda, connection error. No tutaj może wskakiwać, bo to moja karta sieciowa to jest... Ci, co mają iPhone'y i znają te kabelki Lightning, to wiedzą, że to nie zawsze chce dobrze łączyć. No dobra, widzicie, też połączyło. No, nie zawsze mi chce się łączyć, no, ale no, to jest kwestia tego złącza Lightning. Oczywiście połączyliśmy się z tym, no i też możemy korzystać. Taka też mała uwaga właśnie na iPhone'ach. O, widzicie, ruszyłem kabelkiem, telefonem i kodowanie się wykrzyczyło, czy kodowanie.
połączenie się wykrzaczyło. Więc jeżeli macie no niezbyt stabilne to połączenie, tak, czyli każdy ruch ktoś wywołuje, teraz pewnie się nie połączy, to albo mieć naprawdę chirurgiczną precyzję w trzymaniu tego telefonu, żeby on się nie poruszył. Tak, no podczas kodowania, jeżeli coś pójdzie nie tak, no to już może być no, trochę lipa. Albo spróbować z jakimś bezprzewodowym adapterkiem, tak. Ale to tylko w momencie, kiedy macie właśnie jakieś problemy z tym złączem w Lightning w telefonie. Tym bardziej tu widzę, że na samym złączu jakieś zaburzenia. Nie wiem, czy to będziecie widzieli. Nie wiem, czy to jest z telefonu sportu, czy jaki ciort. Nie wiem od czego. O, dzisiaj też już znikła ta opcja. Też czasem może się zdarzyć, że adres IP, który tutaj mamy właśnie podany, ten 169.254.1.1, on może nie działać Wam. Wtedy te dwie jedynki zmieniamy na 250.250. Próbujmy. Widzicie? Też łączy. Nie wiem, od czego to zależne, ale już przetestowałem kilka różnych tych kabli i na jednych kablach działał ten pierwszy adres IP, czyli to 169.254.1.1. Na innych ten adres IP nie działał, ale działał ten 169.254.255.255. A znowu na innych kablach działają te oba adresy IP. Jak widzicie, też się łączy tutaj z tym właśnie, z tym kabelkiem po tych danych sieciowych. Na komputerze również jest to bardzo proste do skonfigurowania, w zależności czy macie wbudowany ten port Ethernet, tak, bo to w czasach obecnych, gdzie jest ten cały taki minimalizm, nie każdy komputer posiada. Wtedy też musicie się zaopatrzeć właśnie w taką kartę sieciową. Jest to również banalnie proste, tego co pamiętam, wchodzicie po prostu w ustawienia sieciowe, szukacie tej karty sieciowej, wchodzicie w jej właściwości, konfiguracja IPv4. No i adres IP wpisujecie ten albo 169.254.1.1, albo z tymi 250.250 na końcu. Dobra, ja mam nadzieję, że ten poradniczek Wam się przyda i pomoże w konfiguracji tych właśnie kabelków Ethernet i kart sieciowych na tych urządzeniach, które przedstawiłem. Oczywiście te ustawienia nie są jedynie w BeamerCode, tak, ale jeżeli korzystacie z aplikacji takich jak BeamerLink, bądź jakiejkolwiek aplikacji, która wykorzystuje właśnie ten kabelek Ethernet, no to ta konfiguracja będzie taka, jak Wam podałem. Dzięki wielkie za oglądanie. Nie zapomnij pozostawić łapki do góry, subskrypcji, czy też komentarza pod filmem. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć, pozdrawiam.